dzisiejszego popołudnia prawda wyszła na ulicę Milenijną i głosi wam żywego Boga, Jezusa Chrystusa. Prawda jest jedna. Jeżeli szukacie prawdy, to wiecie, że prawda jest jedna. Ksiądz Tischner kiedyś mówił, że jest prawda, półprawda i gówno prawda. Prawda, prawdziwa, jest jedna. Nie ma czegoś takiego, jak wszystko jest względne. Ja wiem, że każdy z was wierzy sobie w coś, co uznaje za prawdę. Ale jeżeli wszystko byłoby prawdą, to gdzie byłoby kłamstwo? Tak naprawdę, prawda to jest Jezus Chrystus. I ja go poznałam. I On wyswobodził moje życie. Przez 30 lat nie znałam Boga. Myślałam, że On jest jakimś starym dziadem, który tylko patrzy, jak się potknę. Tylko patrzy, jak przestąpię jakieś Jego przykazanie. Ale w pewnym momencie mojego życia, gdy uznałam, że to jest wszystko bzdura, że w ogóle nie jestem w stanie być dobrą osobą, bo jak tylko zrobię coś dobrego, to zaraz mam na przykład jazdę w głowie i to już jest złe. Miałam sny, w których na przykład byłam gwałcona i mi się to podobało. Zdradzałam mojego męża, flirtując z innymi facetami. Byłam osobą bardzo zalęknioną. Gdy wchodziłam do tramwaju i widziałam ludzi, którzy się śmiali, to myślałam, że to śmieją się ze mnie. Nie miałam w ogóle własnej wartości, poczucia własnej wartości. Szukałam tego w innych. Szukałam tego w robieniu kariery. Przez 20 lat robiłam karierę. Robiłam karierę i nie chciałam dlatego mieć dzieci z moim mężem. W moim życiu był kipisz. W tygodniu pracowałam do upadłego do 20, do 21. Szłam w cud. Razem z moim mężem. I pracowaliśmy sobie. I tak wyglądało nasze życie. Przyjeżdżaliśmy w tygodniu do pracy. Włączaliśmy obowiązkowo telewizję, bo musiało coś grać. Musiało coś zakłócać nasz... zagłuszać nas. Zagłuszać nasze sumienie. Zagłuszać nasze serce. Siadaliśmy przed późną kolacją i tak zasypialiśmy. Około 2-3 zwlekaliśmy się z kanapy i przekładaliśmy się na łóżko. I w ten sposób żyliśmy przez 7 lat naszego małżeństwa. Aż w pewnym momencie wszystko wydało mi się bezsensowne. Bezsensowne wydały mi się te wszystkie imprezy, te wszystkie płytkie rozmowy. Bo fajnie było, jak alkohol działał. Ale jak przestawał działać i pojawiał się kac papierosowy i alkoholowy, to już nie było tak fajnie. I zderzałam się z tym, że tak naprawdę jestem samotna, że tak naprawdę poszukuję czegoś, czym chcę, co chcę zapełnić imprezami, czym, co chcę zapełnić podobaniem się innym. I w pewnym momencie zawołałam do Boga, o którym wiele nie wiedziałam. Ja byłam z rodziny ateistycznej. Mój tata mi mówił, że jestem od Małpy, że pochodzę od Małpy. Nie wierzyłam w to, bo patrzyłam na ten świat i widziałam, że ktoś to musiał stworzyć, więc wymyśliłam sobie różnych bogów. Ale w pewnym momencie zawołałam do Boga, którego nie znałam. I On mi odpowiedział. I to był Jezus Chrystus. Ja zobaczyłam, że albo jestem z Nim, albo jestem z tym, który kłamie, zażyna i morduje, czyli z diabłem. Tak Jezus mówił o diable. Ja byłam sterowana przez Jego linki, powiązana w życiu, zupełnie powiązana. Dzisiaj stoję przed wami, ponieważ Jezus Chrystus wyswobodził moje życie. Wyswobodził moje życie. Narodziłam się na nowo z Ducha Bożego. Narodziłam się tam na nowo z Ducha Bożego. Bo wiecie, jesteście trójjedyni. Macie nie tylko ciało, nie tylko duszę, czyli psychę, siedzibę waszych myśli, emocji i wolnej woli, ale macie również ducha.
i ten duch, jak przychodzicie tutaj na świat, jest zbuntowany przeciwko Bogu. To jest duch egoistyczny, który kręci się wokół własnych potrzeb. Ten duch jest przeszkodą. To nie wasze zachowania są przeszkodą. To nie wasze zachowania, to nie łamanie 10 przekazań jest przeszkodą w drodze do Boga. Ale to, że we wnętrzu macie coś zgniłego, coś, co jest martwe. Bóg jest życiem. Bóg jest życiem. I przyjmie tylko to, co jest żywe. Dzisiaj spójrz w swoje serce. Czy masz tam życie, czy masz tam śmierć? Czy coś cię ciągnie do dołu zawsze? Czy masz tam spełnienie, miłość? Akceptację? Ja byłam bardzo odrzuconą osobą. Mój ojciec nie chciał mnie. Tak naprawdę on chciał mieć syna. Urodziłam się jako dziecko prawie nieślubne. Moi rodzice zdecydowali się na wzięcie ślubu tylko dlatego, że zdecydowali się mnie nie zabić. Byłam zawsze odrzuconą osobą. Dzisiaj jestem zaakceptowana. Bóg jest moim ojcem. Każdy może tak mieć. Każdy może tak mieć przez Jezusa Chrystusa. Ja przyszłam do Niego, zawołałam do Niego. I On odpowiedział na moje wołanie. On odpowiedział na moje wołanie. I stałam się wtedy kompletna. Stałam się wtedy kompletna. Nie potrzebuję już dzisiaj uznania innych ludzi. Nie czekam na komplementy. Nie potrzebuję robić kariery. Nie potrzebuję w ogóle tego, żebyście mnie akceptowali, przybijali mi piątkę. Chcę wam dzisiaj powiedzieć o prawdzie, która wyzwoliła moje życie, która postawiła mnie w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj jestem przeniesiona ze śmierci do życia. Nie potrafię wam wytłumaczyć, co to znaczy żyć, bo każdy z was musi się narodzić na nowo. I wtedy dopiero zobaczycie różnicę. Wtedy dopiero zobaczycie, że życie ma kolory, bez używek i bez zbytania następnego dnia. Możecie mieć cały czas w sobie zaspokojenie. To jest możliwe tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Jeżeli mielibyście zapamiętać z tego, co tutaj mówimy, jedno słowo, to niech będzie to Jezus. Nie ten z przystanku, nie ten z kościoła, nie ta rzeźbiona figurka, ale Jezus Chrystus, który zmartwychwstał. Bo On zmartwychwstał. On nie tylko zmarł, niosąc na sobie twoje grzechy, ponosząc karę za twój bunt. On nie tylko zmarł, ale zmartwychwstał. I dzięki temu może pociągnąć cię do życia, jeśli tylko przyjmiesz ten dar. Zbawienie jest z łaski za darmo. Nie musisz się starać, bo nie jesteś w stanie się postarać. Jezus się postarał. I jeżeli ty to teraz weźmiesz, jeżeli weźmiesz to, będziesz zbawiony. Słowo Boże mówi, że każdy, kto uwierzy w swoim sercu i wyzna, że Jezus Chrystus jest Jego Panem, zbawiony będzie. To jest tak proste. To jest tak proste. Nie możesz być moim Panem. Ja mam swojego Pana, jestem wolna. A ty nie. Ty jesteś zniewolony. Masz swojego Pana, diabła. Idziesz do piekła. Ja ci mówię, wybierz Jezusa, abyś żył. Wybierz Jezusa, abyś żył. I nie hojrać. Nie myśl w sobie, że to, co tutaj masz, to jest wieczne. Za 2 dni festiwal się skończy. Nie wiesz, kiedy się skończy festiwal twojego życia. Nie chciej, żeby pozostały po tobie śmieci. Nie chciej być spalony. Nie chciej. Chciej żyć. Wybierz dzisiaj życie. Abyś żył.